Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mroczny 1313 i teraz już będą takie tam łogniste smoki, one są mocne i pająki, bo Jezu, pająki, one są słabe, ale kaska będzie, co nie? Gra rycerz pod oblężeniem, link w opisie standardowo i mamy coraz więcej pieniążków na nasze sprytne pułapki. A możeśmy po prostu postawiali pierwszą linię z tych, o? A później dołożyli te spajki. A pająki, tu patrzcie, co to są dla nas pająki? Jak to, kurde, z jednego hita z armaty schodzi. Jakbyś nie oglądał poprzedniego odcinka, to w poprzednim odcinku, no wiesz. Ej, kurde, bo mi przechodzić zaczynają. Dobra, nie przejdą. W poprzednim odcinku segraliśmy, co nie, kolejną rundkę taką. O, bardzo szybko, bardzo ładnie, bardzo składnie. I teraz wypróbowuję nową taktykę tak w miarę, bo widzę, że level up jest. Że wiecie, że najpierw ustawiamy te takie, co chce wpadają. A później będziemy spajki stawiać. Zobaczymy, czy to coś da. Dobra, levelujemy życie zamku, tak jak mówiłem. Potem zlevelujemy coś jeszcze. Dobra, kolejna fala. O Jezu, teraz będą to takie, kurde, czarne cosie będą na nas. Czarne, czerwone cosie, co tak przychodzą i się wybuchają. Nie lubię ich. One są okropne. Z tego nienawidzę. To jest jeszcze na dodatek takie małe. A jeszcze się nie pokazało. Jeszcze, kurde, myśli, że może się schować. Dobrze. To dajcie coś więcej. O, dobra, ale więcej, ale... O, spoko, wpadają do tego. To się jednak przydaje. No i armato. Boom. O, dobra, stać nas na kolejne spajki. To sobie postawmy może, co? I ty masz z armaty. Też dostaniesz. Dla każdego armaty starczy spokojnie. Ej, ty! Nie uciekaj. Jezu, widzieliście jaki? Już uciec chciał ode mnie. Nie ma tak łatwo. Powiedziałem po prostu, że nie ma, że albo armata, albo nic, tak? Nie, kolejne spajki stawiamy. Ej, dobra, to, kurde, to się jednak przydaje, to takie... No, dobra, dostał nawet, nie wiem z czego, nie zdążyłem zobaczyć. Ale chaos. Kurde, stawiać więcej spajków. Te spajki też są przydatne, co nie? Sporo tych obrażeń, co... Ej, nie przechodzisz. Jezu, chyba mnie lekko drasnął. Tak patrzę, że troszkę mi chyba tego życia jednak zeszło. Kolejne spajki dostawmy. O, dwa orki teraz będą. Trzy gobliny i te slajmy. Co, slajmy? Normalnie jak w Minecrafcie, tylko tutaj są mocne. No dawać je. Dobra, no, zachowajmy spokój, to będzie takie easy peasy. Ej, ten mi ucieka. Nie uciekaj. No dobra, zniszczą go kolce. No w ogóle fajnie będzie, dwa orki naraz zabijemy. Patrzcie. Może dołóżmy jednak te trapsy, żeby nie było, że marnujemy pieniążki. Patrzcie. Jak kurde padną zaraz. No już jeden padł. Drugi też już pada. Patrzcie. No jeden sobie kolejny strzał z armatki i ich nie ma. Okej, więcej spajków. No nie, i teraz to, na co spajki nie podziałają, ale mamy armatę, więc jest dobrze. A nie, no to też podziałają, to spoko. To jeszcze nie są te latające smoki. Co, w ogóle nie są smoki, co? Są jakieś ogniste bestie. Teraz chwila odpoczynku, żeby sobie zebrać kasę na trapsy. Bo nie wiem, gdzie on będzie szedł. Kurde, chyba nie idzie po tym, co mu ustawiłem. Ale dobra, to my nie damy rady. Tylko to jest szybkie strasznie, co nie? I pamiętam, ja się z tym męczyłem na tych. A sobie i tak walimy spajka. Się męczyłem, jak miałem crossbowa samego. Trzy gwiazdki? Czy dwie? No i trzy oczywiście. 4 minuty nam to zajęło. To upgrade'ujemy oczywiście życie, co? I ta muzyczka, którą słyszycie, to leci sobie oczywiście z gry. Nie, nic nie dodawałem. No dobra, może dajmy tego shotguna, zobaczymy, czy dobry. Jak nie, to reset, talent i tyle. To może jeszcze jedną arenę, jak to 5 minut trwało. Tu już będzie ten latający smok. Jezu, jak ja go nie lubię. Dobra, i chyba już na start wszystkie można dać, tak? Tylko ten start będzie ciężki. A nie, dobra, bo idą powolne, to spoko. To będzie easy. No, widzicie, w ogóle sobie zaczął, ile mi expa brakuje do kolejnego levelu ogólnie. Ale tam, przecież to będzie szybkie. No właśnie, muszę zobaczyć, ile ten shotgun teraz obrażeń zżera. No to zaraz, chwila. Dostanie z armaty. Po 8, dobra. Nie jest źle, tak?
Powoli ten shotgun coś tam robi więcej niż ten crossbow. To się będzie przydawać, jak będzie iść ich więcej po prostu. Znaczy i tak armatą pierwszych shot dostaną, więc większość HP im pójdzie i tak, więc to tam nie ma problemu. W ogóle przed chwilą zauważyłem, że znowu mam dużo kasy. Muszę się pilnować tego, żeby te spajki stawiać, bo one się przydają. Też właśnie bardzo, one się bardzo przydają, serio. Może tego nie widać za bardzo, bo ta armata wszystkich kosi, ale się przydają, chłopaki. Może to dziewczyny, co? Nie, no nie, to jest rzecz, tak? To nie ma płci. Jak Mangle z FNAF-a. Też nie ma płci. Wszyscy się kłócą, czy jest chłopakiem, czy dziewczyną. Jak dla mnie to dziewczyna od początku i tyle. Reprezentuje tam swoją postacią. Ale dobra, dość FNAF-a, nie gram, oglądam, tak? Żeby nie było. O Jezu, jak coś nie ma kamerki, wybaczcie, muszę to jeszcze wszystko ustawić, żeby się dało w ogóle tą kamerkę u mnie ustawić. Chociaż tam jeszcze coś wypuszczę z kamerką pewnie. W międzyczasie. Zobaczymy. Okej. Okay. Wave complete. Kolejne spajki postawimy. Co my tu... No nie, znowu te fire'owe, jak ja ich nie lubię. W ogóle możemy sprzedawać pułapki, ale ja tego nie robię, bo już postawiłem se, to mi wystarczy, tak? Dobra. Tylko żeby teraz... tak w miarę szybko nie przychodziły te fire'owe, to może jeszcze postawię... No Jezu, już mi przylas. Żebym im pułapki dostawił. Jak ja ich nie lubię, one mają mnóstwo HP. Ale dobra. Znaczy nie mnóstwo, one są szybkie, tak? Ciągle mi się myli. Ale to tak wiecie, to idzie takie wielkie na ciebie i się boisz, bo jest wielkie. A tak naprawdę to jest kupa. Ale jest ogromne, więc się boisz. To tak większość ludzi ocenia po wzroście w sumie. Co nie, jak jesteś wysoki, to się cię boją, a jak niski, to jesteś kupą. Tak zazwyczaj, co nie, ja nie mówię, że zawsze tak jest, ale tak mi się wydaje przynajmniej. Że bardziej coś, co jest wielkie, to Jezus, to jest straszne. Po co ja to strzeliłem go z armaty, nie wiem. Nieważne, lejemy ich, lejemy. Orki i spidery, a pamiętam to, to jest taka fala, wiecie, to jest taka fala do pieniążków. Tutaj się po prostu dużo pieniędzy dostaje, tak? To jest fala, przy której mamy na ekspić sobie pułapki na ostatnią rundę, a w ostatniej rundzie nagle BAM! Smok! I tak naprawdę te pułapki nic nie dają, bo on lata. Później będzie hardcore dopiero, jak będzie smok i orki. A nie, jednak orki też tutaj są. Nie spojrzałem na to. To jednak te pułapki się przydadzą. W razie czego tutaj dowalę jeszcze pułapkę, co? Żeby już na pewno nic nie przechodziło. Bo tych pęgów to będzie po prostu nawalone, dlatego też zobaczycie, że te spajki się przydają. Ulepszone właśnie na maksa. Gdzieś nie wiem, w sumie mam tą armatę. Ta armata to ich kosi niemiłosiernie, co nie? Zbierzmy pieniądze, budujmy pułapki. A jeszcze jedną mogłem dowalić. No w międzyczasie ci se podostają obrażenia. A wyski to orka trzeba lać. Już się tymi pająkami nawet zbytnio nie przejmuję, co nie? Bo te pułapki to ich po prostu koszą. I ewentualnie może ktoś z shotguna dostać. Więc jest dobrze. Ogólnie, nie wiem, nie no, mogę wam chyba powiedzieć, że zamierzam nagrać dodatkowo serię, też Super Smash Mobs, strategię na poszczególne klasy, bo wydaje mi się, że to się może wam przydać początkującym graczom, może już trochę bardziej zaawansowanym, bo ja to taki kompletny nerd w tym jestem, kurczę, taki super, co nie. Ryzykujemy tego Archera? Może... Nie no, kurde, żeby to mieć, to by mi się to przydało, co? Knighta nigdy nie patrzyłem. Nie wiem, zaryzykujemy Archera, co? Będzie na przyszłość. Bo ja nie wiem, czy tego w ogóle będę używał, pewnie tak. No tak, bo jeszcze potem będą duchy, co im... Co nie wiem, czy im coś będzie tak więcej robić. Dobra, i co, smok? A jeszcze 25 slajmów, dzięki. Ta gra mnie nienawidzi. A dobra, slajmy zginą na pułapkach. To nie jest źle, będzie mógł się skupić na smoku. A może jeszcze, kurczę, nabijemy kolejny level, co? Ej, ale zginie. Co nie, te pułapki są super. A, ja myślałem, że kurde, już strzelam z crossbowa, a tu armata cały czas włączona. Jednak, widzicie, to jest rzeź, jak nie macie tych. Jakbyście nie mieli spajków nastawionych,
to po prostu giniecie od ręki, tak? Giniecie od ręki. O, jest smok. A nie, on jest łatwy w sumie z armatą. Z samym crossbowem ulepszonym był strasznie trudny. Ile pieniążków? Dużo. I Archer kosztuje 40. I go się stawia na końcu i on sobie będzie strzelał. Dobra, dzięki za oglądanie. Z tej strony był Mroczny 1313. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Upgrade'y jakieś mamy? Nie, więc... Cześć!